Czerwiec przywitał nas deszczem, ale już jutro pogoda zacznie się zmieniać na słoneczną. Aleksandra Kostka, zapraszam na aktualne prognozy. Deszczowe fronty powoli opuszczają nasz kraj, przemieszczając się na wschód, a za nimi rozbudowuje się ten wyż. To on poprawi nam właśnie pogodę i spowoduje napływ cieplejszych mas powietrza. Czyli jutro więcej słońca i wyższa temperatura. Tymczasem w nocy przewidujemy od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na pozostałym obszarze. No i w sumie będzie to całkiem pogodna noc, chociaż na krańcach północnych jeszcze tu i ówdzie może padać deszcz. Od Żuław po Podlasie nie wykluczamy pojedynczych burz. Nad ranem, uwaga kierowcy, w wielu miejscach będą się tworzyć mgły, ale o wschodzie słońca szybko zaczną zanikać. A słońca jutro nie zabraknie, już od rana. Duża dawka błękitnego nieba, a zanikające opady jedynie w rejonie Suwałk. Poza tym będzie to bardzo pogodny poranek. No i proszę spojrzeć, przyjemnie ciepły, bo już o godzinie 10 spodziewamy się miejscami 19-20 stopni. Po południu w województwach centralnych i południowych na termometrach przewidujemy 24, a nawet 25. Z kolei na północy od 19 do 22 stopni. No i do końca dnia na niebie powinno królować słońce. Ciśnienie komfortowe 1010 hektopaskali, a wiatr przeważnie słaby, chwilami umiarkowany. A teraz aktualne prognozy na weekend. W sobotę najpogodniej na północnym zachodzie, Pomorze, Wybrzeże, Wielkopolska. Nad resztą kraju więcej chmur i miejscami deszczowo i lokalnie pojedyncze burze. Od 17-18 stopni na Wybrzeżu i w strefie opadów do 25 stopni na ziemi lubuskiej. W niedzielę na ogół słonecznie, a na termometrach od 20 do 25 stopni, a przy naszej zachodniej granicy może być nawet 27-28. W poniedziałek od Pomorza po Śląsk bardzo gorąco, tam aż 28 stopni, a miejscami i 30. I w drugiej części dnia opady przelotne i gwałtowne burze. Nad resztą kraju przeplatanka słońca i chmur i od 22 do 26 stopni. We wtorek deszcz i burze przesuną się ku centrum i pod wieczór niewielki deszcz ma się pojawić też na nizinie szczecińskiej. Z kolei najwięcej słońca od Podlasia po Podkarpacie. Na termometrach od 22 do 27 stopni. W środę od 21 do 25 i przewidujemy raz chmury, raz słońce, raz deszcz, a na wschód od Wisły lokalne burze. Kolejne dni bez upałów i ze zmienną pogodą, ale za to z przyjemnie ciepłą temperaturą. Do zobaczenia.